Dzień dobry Państwu. Oto rzeka Adyga i most Ponte Vecchio w Weronie. Bardzo bym chciał, żeby od dzisiaj Werona kojarzyła się nie tylko z erotyzmem, ale również z erotyzmem. Jak to zwykle w turystycznych miastach bywa, lepiej jest wejść w... Całość byłaby niepełna, gdyby nie wino, wina, bardzo, bardzo Francuzi robili koniak, a Włosi koniak. Wino, ta butelka kosztuje blisko 10 tysięcy euro. Wino, winne, wina, nie. Specjalnie dla Państwa wspiąłem się jeszcze na kaparów. Wystarczy dosłownie wychylić nos z zamku, by natknąć się na cebulę. Bardzo dużo cebuli. Cebula pali się ogień. Pewnie się Państwo dziwią, dlaczego akurat zarówno dwóch razy cebula dobrze jest ją dusić. Bardzo cebulę, cebula, bardzo cebulką. Serowa, proszę spojrzeć, tutaj skór, a w górze dojrzewające wędliny, wytworzone z wieprzusi karmionych odpadami. Oprócz Monteveronezy mamy tutaj też sery z papryczką. Tutaj widzę ser, a to, jak się łatwo domyślić, jest ser. Tutaj mamy kawałeczki czarnych, lekko płyn. Co to jest? Hen. Proszę spojrzeć, kawałki czarnych. Do Werony jednak ściągnęła mnie z powrotem historia. Do widzenia Państwu.